Dzień dobry. Moim gościem jest pani dr Wioleta Domańska, kierownik Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich państwa. Pani doktor, w czasie pandemii praca ośrodka troszeczkę się zmieniła. Proszę nam opowiedzieć, jak to teraz wygląda. Epidemia koronawirusa zmieniła bardzo dużo w funkcjonowaniu nas wszystkich, ale i w funkcjonowaniu placówek ochrony zdrowia. Dotyczy to też naszej przychodni w Ksawerowie. Zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego, każdemu pacjentowi, który zgłasza chęć wizyty u lekarza, najpierw musimy udzielić teleporady. Teleporada polega na bezpośredniej rozmowie z lekarzem, który na podstawie dokumentacji medycznej, którą mamy, na podstawie wywiadu z pacjentem, może udzielić mu wskazówek dotyczących leczenia i zaleceń dotyczących leczenia. W czasie takiej porady, jeśli jest to oczywiście możliwe, pacjent może dostać receptę, może również, jeśli tego wymaga, dostać zwolnienie. I to wszystko bez konieczności osobistej wizyty w przychodni. To wszystko po to, żeby zminimalizować możliwość zakażenia. Natomiast jeżeli lekarz w trakcie takiej rozmowy uznaje, że jest konieczne, żeby pacjent w przychodni się pojawił osobiście, że jest konieczne bezpośrednie badanie, wtedy umawiamy pacjentowi konkretną godzinę na taką wizytę, również po to, żeby zminimalizować jego kontakt z innymi pacjentami, którzy w tym czasie mogą w przychodni przebywać. A proszę mi powiedzieć, do takiej wizyty, takiej teleporady trzeba się jakoś specjalnie przygotować? Specjalnie nie, ale ponieważ chętnych do tych teleporad i telewizyt jest bardzo dużo, dlatego prosimy naszych pacjentów, żeby przygotowali parę takich istotnych może informacji, bo jeśli są to pacjenci, którzy są leczeni tylko u nas, i lekarz w trakcie takiej teleporady ma pełny wgląd w dokumentację medyczną pacjenta, w leki, które on przywlekle stosuje, wtedy nie musimy takich informacji pozyskiwać od pacjenta. Ale jeżeli pacjent leczy się u specjalisty, który w tym momencie, co się zdarza dosyć często, nie może mu udzielić takiej teleporady, to prosimy, żeby miał przed sobą na przykład leki, które stosuje od tego lekarza specjalisty, żebyśmy mogli mu je przedłużyć, żeby miał jakieś informacje, czy jeżeli leżał w szpitalu, żeby miał przed sobą kartę informacyjną ze szpitala, jeśli w ostatnim czasie był na przykład na nocnej świątecznej pomocy medycznej, czy na SOR-ze, żeby również przed sobą miał taką kartę informacyjną, żeby mógł nam ją na przykład przeczytać, czy czasem prosimy sfotografować i przesłać, żebyśmy mogli jak najbardziej skutecznie udzielić mu takiej pomocy. A jak wygląda dostarczenie recepty pacjentowi? Czy wszyscy muszą mieć teraz to konto takie sławne pacjenta? Zachęcam do założenia indywidualnego konta pacjenta, ale mamy również świadomość, że wiele starszych osób tak jest przerażonych wizją posiadania jakiegoś konta internetowego. Wtedy sugerujemy pomoc kogoś młodszego z rodziny, kto sobie na pewno bez żadnego problemu z tym poradzi. Można takie konto założyć, nie mając nawet profilu zaufanego, który często jest takim dla starszych pacjentów hasłem, który ich już przeraża. Ale można to zrobić na przykład przez konto bankowe. I wtedy skraca to troszeczkę i ułatwia pozyskanie danych do wizyty, do recepty elektronicznej. Nie jest ono natomiast bezwzględnie konieczne, ponieważ wypisanie przez lekarza w trakcie teleporady e-recepty skutkuje, że każda taka recepta dostaje swój indywidualny kod dostępowy. Jeśli pacjent ma indywidualne konto, to na tym koncie ten kod ma, który mu umożliwia, on w zasadzie ma od razu informację. W momencie, kiedy lekarz taką receptę wydaje, pacjent od razu ma dane do tej recepty na koncie. Jeżeli takiego konta nie ma, prosimy pacjenta, żeby w ciągu dnia czy dwóch do nas drugi raz zadzwonił i pielęgniarki podają przez telefon ten czterocyfrowy kod, który pacjent razem ze swoim PESEL-em, podając w aptece, bez wizyty w przychodni może receptę zrealizować. Czyli jednak da się. A proszę mi powiedzieć, martwimy się wszyscy o przyszłe mamy, które no, czas porodów w czasie pandemii rzeczywiście jest trudny. Czy nasza przychodnia położniczo-ginekologiczna działa?
Tak, przychodnia działa. Zadeklarowaliśmy również gotowość pracy przychodni w Narodowym Funduszu Zdrowia. I tu również obowiązują podobne zasady jak w podstawowej opiece zdrowotnej. Najpierw takiej pacjentce, która chce skontaktować się z lekarzem ginekologiem, jest udzielana teleporada. I podobnie jak w przypadku chęci zamówienia recepty elektronicznej, tak samo w przypadku poradni ginekologicznej uruchomiliśmy zupełnie oddzielny numer dla tych pacjentek, no żeby zwiększyć możliwość ilości udzielenia takich teleporad. I podobne postępowanie jak w przypadku lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej. Jeśli jest możliwość udzielenia porady, kontynuacji zaleceń przez telefon, lekarz ginekolog to robi, jeśli uznaje, że pacjentka bezwzględnie musi przyjść, musi mieć wykonane badania, to jest podobnie jak wcześniej u lekarzy rodzinnych umawiana na wizytę. A pani położna odwiedza dzidziusia już po porodzie w domu? Również, tak samo jak we wszystkich poprzednich przypadkach, jeśli z dzieckiem coś się rzeczywiście dzieje. Jest taka możliwość, ale również najpierw odbywa się rozmowa z położną i ona indywidualnie decyduje, czy musi do tego dziecka jechać, czy nie. Musimy pamiętać o tym, że duża część z nas najprawdopodobniej jest nosicielami wirusa. I to minimalizowanie kontaktów służy bezpieczeństwu wszystkim, i naszych pacjentów, i również personelu. A co z bolącymi zębami? Bolące zęby również zaopatrujemy. Również zgłosiliśmy chęć pracy poradni stomatologicznej. Cały czas pod telefonem jest asystentka stomatologiczna, która wstępnie zbiera wywiad z pacjentem. Jeżeli podejrzewa, że sprawa jest na tyle pilna, że pacjent wymaga zabezpieczenia przez lekarza stomatologa pilnych spraw, to wtedy kontaktuje się już bezpośrednio również lekarz stomatolog, jest zbierany dokładny wywiad epidemiologiczny i jeżeli jest on ujemny, to wtedy takiego pacjenta w pilnych przypadkach możemy zaopatrzyć my. Jeśli jest to pacjent, który przebywa na kwarantannie, albo pacjent, u którego podejrzewamy, że może być chory, to wtedy takim ośrodkiem wysokospecjalistycznym, który zaopatruje pacjentów z bólem zęba, jest Centrum Kliniczno-Dydaktyczne w Łodzi. I tam również wskazujemy pacjentom dane, adres, gdzie mogą się zgłosić. Panie doktor, kiedy należy u siebie podejrzewać zakażenie koronawirusem? Bardzo istotnym jest wywiad. Były nasze zachowania w ostatnim czasie. To znaczy, czy mieliśmy kontakt na przykład z osobą chorą na COVID, bądź też mieliśmy kontakt z osobami, które przebywały na kwarantannie. Jak wiemy, są to na przykład wszystkie osoby, które wróciły z zagranicy w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli do tego dołączają się niepokojące objawy, jakim jest gorączka, rozumiana jako gorączka powyżej 38,5, bardzo silny, męczący kaszel, duszność, to wtedy należy podejrzewać u siebie to zakażenie. Musimy pamiętać też o tym, że nie każdy katar jest od razu zakażeniem koronawirusem, ale wtedy służymy tym pacjentom, którzy się boją, którzy są wystraszeni, oczywiście teleporadą. Jak należy się zachować, jeżeli podejrzewamy u siebie zakażenie? Jedna z najistotniejszych rzeczy, o której musimy wszyscy pamiętać, to to, żeby nigdy nie zgłaszać się do przychodni, nigdy nie wsiadać w środki komunikacji publicznej, nie zgłaszać się do szpitalnych oddziałów ratunkowych, do izb przyjęć. Jeżeli poradnia podstawowej opieki zdrowotnej pracuje, no to znów polecam ten telefon najpierw do nas, wtedy pouczymy pacjenta, co dalej ma zrobić. Jeśli nie pracujemy, to wtedy najlepiej albo środkiem własnego transportu, nigdy nie publicznym, pojechać do Izby Przyjęć Szpitali Jednoimiennych. Takie dwa szpitale w naszej okolicy to szpital w Zgierzu na ulicy Parzęczewskiej i drugi ze szpitali znajduje się na ulicy Kniaziewicza w Łodzi.
I tam jest wtedy prowadzona dalsza diagnostyka. Mówiłyśmy tutaj dużo o tym, żeby najpierw kontaktować się telefonicznie z ośrodkiem zdrowia. Proszę nam powiedzieć, gdzie znaleźć te numery, pod które trzeba dzwonić? Numery kolejne uruchamiane, właśnie oddzielne chociażby dla uzyskania recepty, oddzielne dla poradni ginekologiczno-położniczej, dla poradni stomatologicznej, wiszą przede wszystkim na drzwiach przychodni, jeśli pacjent przyjdzie, ale prosimy, żeby nie przychodzili. Znajdują się na internetowych stronach gminy Ksawerów, znajdują się na internetowych stronach Spotet Ksawerów oraz znalazły się w ostatnim biuletynie gminy Ksawerów, który trafia do wszystkich rodzin w Ksawerowie, w naszej gminie w zasadzie, nie tylko w Ksawerowie. Pani doktor, od piątku Ministerstwo Zdrowia uwolniło poradnie szczepień i wiadomo, że można się szczepić. Czy teraz to bezpieczne? Trudne pytanie, ale szczepić musimy. I szczepić trzeba, ponieważ uznano, że nieszczepienie dzieci, szczególnie tych maleńkich dzieci, które nie były na nic jeszcze szczepione, jest o wiele bardziej niebezpieczne niż te zagrożenia związane z sytuacją epidemiologiczną. Dlatego również uruchamiamy nasz punkt szczepień. To są wizyty bardzo takiej szczególnej naszej uwagi i myślę, że rodzice nie mają powodów do obaw, ponieważ będziemy umawiać dzieci w bardzo dużych odstępach czasowych, tak żeby dzieci się ze sobą w żaden sposób nie spotykały w poradni. Będzie zawsze każdego dnia lekarz wydzielony, który do tego, aby tylko szczepił, nie będzie tego dnia przyjmował żadnych dzieci chorych. Odstępy czasowe około godzinne, które będą umożliwiały również pozostanie po szczepieniu zgodnie z procedurą przez około 15 minut rodzica z dzieckiem do czasu, dopóki nie przyjdzie kolejny rodzic. Tutaj bardzo również taka ważna uwaga, na szczepienie z dzieckiem przychodzi jeden rodzic, zdrowy rodzic. Bardzo prosimy również, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, był jakikolwiek kontakt z osobami chorymi, niekoniecznie na COVID, ale w ogóle chorymi na infekcje, czy kontakt z osobami w kwarantannie, wtedy dziecka nie umawiamy. Oczywiście taka wizyta szczepienna jest możliwa również po teleporadzie z lekarzem. Najpierw lekarz pediatra przeprowadzi wywiad telefonicznie. Jeśli uzna, że nie ma ryzyka szczepienia, umówi dziecko na konkretną godzinę, zostanie zbadane i zaszczepione. Takie ostatnie ciepłe słowo do naszych mieszkańców? Zanim ciepłe słowo, jeszcze wielka do Państwa prośba i wielki apel od nas, medyków. Szanowni Państwo, również u nas zdarzyły się takie sytuacje, że do lekarza i na badania próbowały zgłosić się osoby przebywające na kwarantannie. Nie poinformowały nas o tym. Dopiero pewna nowa sytuacja, taka, w której fundusz, Narodowy Fundusz Zdrowia przesłał nam aplikację umożliwiającą wgląd w to, czy pacjent nie przebywa na kwarantannie. Taką wiedzę nam dało i w porę zahamowaliśmy wizyty takich pacjentów. Bardzo Państwa prosimy, mówcie prawdę, mówcie wszystkie informacje, które mogą wpłynąć na ryzyko epidemiologiczne. Przyjście pacjenta, który przebywa na kwarantannie, skutkuje tym, że cała poradnia może zostać zamknięta i wiele tysięcy mieszkańców naszej gminy zostanie bez opieki. Tak jak akcja ogólnopolska, proszę, nie kłam medyka. A dla naszych pacjentów życzenia oczywiście zdrowia, szybkiego uporania się z tą bardzo trudną dla nas wszystkich sytuacją. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Pamiętajcie, zostańcie w domu.